Dobry wieczór. Moi drodzy, wybaczcie, że dzisiaj nie w nocnych klimatach, ale w scenografii z 6 rano, ale muszę po prostu nagrać dla Was tę dobranockę, bo potem cały dzień będę już zajęty, a mamy przesunięcie czasu względem Polski i nie zdążyłbym tego zamieścić, więc zapraszam na dzienną, ale dobranockę. Był sobie pewien wielki mistrz, który miał wielu uczniów. Któregoś poranka wyglądał przez swoje okno na ulicę i zobaczył jednego ze swoich uczniów pędzącego z niesamowitą prędkością przez ulicę. Zawołał na niego, aby ten się zatrzymał. Uczeń na początku nie wiedział, co się dzieje i kto go woła, bo okno było dosyć wysoko. Zadarł głowę do góry, zobaczył swojego mistrza i zapytał: Mistrzu, w czym ci mogę pomóc? Mistrz zapytał swojego ucznia: gdzie tak biegniesz, gdzie tak pędzisz? Uczeń odpowiedział: lecę pozałatwiać wszystkie ważne sprawy, które mi wczoraj przekazałeś. Mistrz zapytał swojego ucznia: a czy patrzyłeś dzisiaj w niebo, czy widziałeś dzisiaj niebo? Uczeń odpowiedział: nie, nie miałem czasu. A czy widziałeś dzisiaj ulicę? Zapytał mistrz. Tak, mistrzu, widziałem, w końcu biegnę ulicą. A czy widziałeś ludzi, czy widziałeś powozy, czy widziałeś stragany na ulicy? Tak, mistrzu, oczywiście. Wszystko to widzę, bo między tym muszę biegać, żeby załatwić twoje sprawy. Wtedy mistrz powiedział: mój drogi uczniu, posłuchaj. Zobaczył pewną niecierpliwość w jego oczach i zobaczył za tymi oczami zdanie: przecież muszę pędzić, bo muszę wykonać twoje polecenia. Ale pokornie uczeń posłuchał, a mistrz mówił: mój drogi uczniu, za 100 lat, kiedy już nie będziesz żył, a ja na pewno nie będę już żył, ciągle będzie tutaj ta ulica, będą ci ludzie, będą stragany, ciągle będzie mnóstwo spraw do załatwienia. Uwierz mi, nic się tu nie zmieni. Ale jeśli umrzesz i nie będziesz wiedział, gdzie jest niebo, to po co tak pędzisz? Czy kiedy dzisiaj rano się obudziłeś albo obudziłaś? Czy kiedy pobiegłaś w swoje sprawy? Miałeś dzisiaj, miałaś czas, żeby spojrzeć w niebo? Wiem, jest bardzo dużo ważnych spraw do zrobienia. Ale jeśli nie będziesz wiedzieć, gdzie jest niebo, to po co biegniesz?